Pierwsze pytanie, czy Kościół katolicki, Kościół rzymskokatolicki jest konieczny do zbawienia? Sprawdźmy najpierw w dokumentach Kościoła. Tu mam taki notatnik, więc będę na niego zerkał, aby wszystko było bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie podane, aby gdzieś nie wkradł się jakiś błąd. Okej, konstytucja dogmatyczna o Kościele, Sobór Watykański II, więc całkiem niedawno. Pisze w 14 punkcie tak. Przeczytam może najpierw cały fragment, a później go omówię. Sobór Święty zwraca się w pierwszym rzędzie do wiernych katolików, uczy zaś, opierając się na Piśmie Świętym i tradycji, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On staje się dla nas obecny w ciele swoim, którym jest Kościół. On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie mogliby tedy być zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do Niego, bądź też w Nim wytrwać.